Witam was wszystkich, mówi The Hive. Na dzisiaj zagramy sobie w Sixth Sense. Jest to, jak widać, gra z gatunku indie horror. No i jak się tak patrzę na to menu główne, to może nie być to za dobra gra. No i już jesteśmy w grze. Jak widać, mamy sobie tutaj pistolet. No optymalizacja jest po prostu superowa, patrząc się na tą grafikę. O Jezus, możemy wykonywać skoki jak na księżycu, znakomicie. Super, mamy latarkę i jakaś notatka. Dobra, pieprzyć notatkę. No więc chodźmy, a tam jakieś napisy widać. Rizma tam pisze i na górze pisze Zero Stone. Nie wiem, czy my tutaj będziemy zbierali kamienie. Mamy 20 punktów życiowych. Grafika jest po prostu boska, naprawdę. Te skoki w ogóle. Nie wiem, co tutaj nas będzie. O Jezusie Maryjo, co to? O my god, widzieliście to, noż, ja pierdzielę. O Jezusie Maryjo, co to? Goni mnie jakieś gówno dosłownie. Patrzcie, widzicie to gówno? A, mogę strzelać, dobra. O Jezu, co się dzieje z magazynkiem? Czemu pojedyncze strzały mogę oddawać? Czemu to się zawiesiło? Co to stoi w miejscu? Zniknęło. Ja nie mogę naprawdę zeskoczyć stąd? No nie mogę stąd zeskoczyć. Okej, no to w takim razie pójdźmy sobie w to miejsce, gdzie się to... Aha, bo nam się tutaj bateria kończy. I nie mogę teraz włączyć baterii. O Jezus, teraz to, żebym się już przestraszył, naprawdę. Nie mogę włączyć latarki, goni mnie gówno, prawda? I za chwilę zapewne zostanę zamordowany brutalnie i okrutnie. Ale nie, ja się nie poddam, to mnie nie złapie. Nie. Nie złapie mnie, nie ma siły po prostu. Nie wiem, jakie mam tutaj kamienie zbierać. Dowaliłem trochę z tą latarką. Ale co tam, ja jeszcze to zabiję, zobaczycie. Musiała przeładować. O, jest już latarka, okej. Teraz tylko muszę zabić gówno. I dobra, pójdziemy sobie właśnie tam, skąd to badziewie przyszło. Najpierw może sprawdzę to za domem. Tak więc, co my tu mamy za tym domkiem? Mamy sobie lasek i oczywiście magiczną, niewidzialną ścianę, która nie przepuści nas dalej. No tego się można było akurat spodziewać. Idziemy tutaj teraz w tą wolną przestrzeń. Tutaj znowu mi pewnie jakieś gówno zaraz wyskoczy. Co to jest? Wow. O nie, no i patrzcie, noż, ja pierdzielę. Ale zobaczcie, no wystarczy tylko iść tyłem i to coś nas nie może dogonić. Po co tutaj w ogóle uciekać przed tym, jak można sobie, kurde, strzelać? Co, ja mam jeszcze nieograniczoną ilość amunicji? Fajnie by było. Naprawdę byłoby po prostu wręcz przezajebiście, gdyby tak było. Ale byłoby też trochę łatwo, powiedzmy sobie tak szczerze. I mamy jakieś fajne drzwiczki, które pewnie są zamknięte. Grafika w tej grze mnie po prostu rozpierdziela. No to jest coś... Dawno nie widziałem tak brzydkiej gry, krótko mówiąc. To schody. Schody, które są trochę poobijane. I dalej nie mogę włączyć latarki. A, dlatego, że mam 0%. To pewnie... To na pewno dlatego nie zjadaj mnie, ty gówniany gówniarzu. Ty gówniarzu gówniany, nie rób. No okej, postanowiłem sobie włączyć inną mapkę. W tej, jak widzicie, możemy świecić telefonem. I nie mamy żadnej broni. Leveli ogólnie jest 5. Tamtego mi się nie udało przejść, no ale trudno, to już powinno być łatwiejsze. Tylko nie wiem, gdzie mam iść. I cholera jasna, kamienie mi blokują przejście. A to nie jest też zbyt fajne. No może tutaj, o proszę, właśnie. To jest, myślałem, że drabinka, ale nie, to są dwa narysowane albo przyklejone tutaj paski, prawda, na budynek. O, patrzcie, tutaj jest ich jeszcze więcej, pewnie dla klimatu tutaj narysowano takie... O Jezu, Jezus Maryja Święta, nie, ta gra jest naprawdę... Straszy mnie jakimiś gównami, które mi skaczą na głowę, ja pierdzielę. Takie jumpscenki to są naprawdę chamskie rzeczy. W każdym razie wyjdźmy stąd. Nie, ja nie będę siedział w tym głównym pomieszczeniu. Nie wiem, gdzie mam... Nie. Ciało zniknęło, wsiąkło w podłogę. Podłoga wsiąkła w ciało. Nie, grafiko. Grafiko, naprawdę nie kłuj moich oczu, bo to mnie boli. Boli mnie bardzo. Tutaj się w każdym razie niczego nie da znaleźć, niczego się nie da... A, da się otwierać drzwi, dobra.
Tak więc posprawdzajmy. Loket, prawda? Loket, prawda? I loket, tak, loket, wszystko zamknięte, prawie jak Penumbra. Tam też wszystko jest zamknięte. No to dobra, zobaczmy sobie, co jest na przykład tutaj. Oczywiście okna też piękna, pikseloza. O, proszę bardzo, otworzyliśmy sobie te, prawda, sraczkowatego koloru drzwi, pomijając to, że wszystkie są sraczkowate. I mamy tutaj biurko. Mogę wnioskować, że jest to szkoła, no bo przecież mamy tutaj miejsca, prawda, siedzące. I właśnie zamarza mi ekran, jakby tutaj jakiś dementor był, prawda? No i znaleźliśmy klucz. Więc zobaczmy, co jest dalej. No tak, kolejne sale lekcyjne. To już, no, może chyba raczej nie jest sala lekcyjna, no bo tak na środku korytarza sobie wywalić krzesła, prawda, stoliki, to już nie jest ładnie. Tutaj wszystko oczywiście pozamykane, ale mamy przecież klucz do czegoś, ja nie sprawdziłem do czego. I coś mnie tu spowalnia bardzo wręcz. Nie wiem co, ale to mi się nie podoba. O proszę bardzo, piękny ślepy zaułek. No dobra, może wejdźmy sobie tutaj. Kolejne drzwiczki, które są, o proszę, myślałem, że są otwarte, ale nie, są zamknięte. O, halo, halo, kolejna sala lekcyjna, no i kolejny kluczyk. Oh my god. Katy dobre. Coś tutaj szło. Nie podoba mi się to. Ale w każdym razie to jest chyba dementor, no tak, bo mi zamarza ekran. To mi się nie podoba, ale spokojnie. Spokojnie. Zahajf tutaj nie umrze. Nie umrze tutaj, no na pewno nie umrze. Mogę cokolwiek otworzyć? Nie mogę nic otworzyć, no to po cholerę mi są te klucze. Dobra, pójdźmy sobie może tutaj. O! Jakie fajne, to są zjeżdżalnie. Oh my god, no to sobie pozjeżdżamy, a jak żeby inaczej. Pozjeżdżamy sobie na zjeżdżalnię. Okej, okay, a co tutaj jest? O, huśtawka. No i karuzela. No w takim miejscu kto to ustawił, no nie wiem. Tak obok siebie, przecież to tak niekulturalnie tutaj się huśta gówno jakieś, znaczy się dzieci. W każdym razie huśtają się tutaj te dzieci, znaczy się nie huśtają, tylko się w kółko tak kręcą i nagle jedno wylatuje i jeb w rodzica, no i rodzic nie żyje. Zobaczmy co jest dalej, no ciekawi mnie naprawdę, czy znajdę tutaj jakieś pomieszczenie. Znalazłem mur. Światełko w tunelu widzę. Czym ja umarł? Czym ja umarł? A, światełko na mnie świeci. No dobra, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Gra ogólnie, jak widać, jest nieciekawa. Mogliby tutaj twórcy jednak nad nią trochę bardziej popracować, bo jest po prostu, no... do dupy. Tak więc, jeżeli odcinek się wam podobał, to zostawcie jakiegoś lajka, możecie też napisać jakiś komentarz. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinku, no i na razie!